Witajcie, cześć! Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie gramy sobie w Hearthstone'a starcia magów? Nie wiem, czemu jest tytuł starcia magów tutaj. No ale okej, najlepsza seria jako mag. Gramy sobie magiem. 4 zwycięstwa, 2 porażki już, więc nie jest najlepiej. Ale chciałem jakby, specjalnie jakby przerwałem mój run w tym momencie, bo chciałem wam przedstawić jeden problem, który mam z tym trybem starć. Problem polega na tym, że możecie stworzyć talię z myślą na przykład o tym, że będziecie działać na stronnikach z agonią, albo z myślą o tym, że będziecie działać na zaklęciach, które mają benefity z obrażeń zaklęć. I są bonusy, te pasywne, które powodują, że takie talie są jeszcze mocniejsze. Ale ponieważ te bonusy są losowo wybierane, to nie trafiłem plus 3 do obrażeń od zaklęć zdolności pasywnej. Jest taka zdolność. Nie trafiłem jej. I dzięki temu moja talia jest trochę inna. Jest to plus i minus, bo z jednej strony plus polega na tym, że zawsze te rany są trochę inne, bardziej odświeżające. Minus jest taki, że nie można dobrze zaplanować tego. 3 tylko dary losowe można wybrać z znacznie większej biblioteki tych darów, czy tych zdolności pasywnych. I po prostu no, trzeba mieć trochę szczęścia. I pytanie, czy na przykład jak nie traficie na dobre te zdolności pasywne, to czy przerywacie swój run i zaczynacie od nowa? Na przykład walczyłem z jednym ziomkiem, który miał pierwszą zdolność pasywną, jeśli stronnik jakiś twój zginie, przyzwi zombie 1-1. A druga zdolność pasywna była albo stronnicy z jednym punktem ataku mają truciznę, albo stronnicy kosztujący 1 mają truciznę, czy coś takiego. Więc zasadniczo, jakiegokolwiek stronnika nie zagrał, jak zabiłem tego stronnika, dostawał za to stronnika 1-1 z trucizną. Więc w efekcie ja nie byłem w stanie nic zrobić. Nie byłem w stanie wystawić ani jednego stronnika, bo to od razu ginęło. Więc niektóre kombinacje są zabójcze, po prostu. Inna rzecz, która jest ciekawa, to, tak mi się przynajmniej wydaje, aż przepraszam się, wrócę do kolekcji szybko, bo są karty z nowego dodatku. A może to no, z Lunomroku. Tak. To jest Lunomrok. Lunomrok wprowadza splugawienie. Splugawienie, czyli karta kosztująca... Jeśli zagramy kartę, która kosztuje więcej niż ta karta, to ta karta zostanie ulepszona z efektu splugawienia. I to, co jest ciekawe, to tu widzicie, więcej tych kart na razie nie ma. Ale w ramach starć i w ramach odkrywania kart można już te karty nowe odkryć. Co wydaje mi się, że jest trochę popsute. I tak samo można odkryć, ogólnie starcia są ograniczone do tylko kilku dodatków, ale można odkryć karty, czy wylosować karty z innych dodatków, co troszkę psuje imersję, moim zdaniem. No ale to takie moje przemyślenia na dzień dobry, 3 minuty Mateusza gadanie, więc zacznijmy grać może. Ja mam kawę do tego, żeby się jeszcze rozbudzić i bardziej aktywować. Nie mam pojęcia, jak długo będziemy grać. A, dlatego starcia magów. To ciekawe w sumie. Jeśli mi się uda wygrać, to zobaczę. Czy to się utrzyma, że tak powiem. I będę wiedział, jaka jest kolejna klasa przeciwnika. Czy ja chcę to zatrzymać? To będzie kosztować 2 mniej. Ale nie chcę tego zatrzymać. Mag ma ciekawą zdolność. Zadaje jeden punkt obrażeń za 2. Jak zabiję stronnika, to przyzywasz mi amany. Taka niespodziewajka. O, to będzie kosztować 1. Ja mam tak, te rzeczy. O, dodatkowy kryształ many. I ma podwojone zaklęcia. To jest mocne. O, wow! Nieźle. Nieźle. Spróbujemy na ta pygla. Pierwsza krew przelana. Pierwszy do bitwy. Do mnie, chopy. Really? Ja oczywiście nie dostałem niczego. Matko, jakie to będzie ciężkie. Dobra, wiecie co? Muszę po prostu wystawiać coś na pole bitwy. Niestety, mimo że nie użyję jego efektu. Ale ja się bałem, że on mnie...
przepołowi efektami na stole. W sensie tymi stronikami. Nie opłaca mu się to. To mu się nie opłacało. Wymienił jednego stronika 3-3 na stronika 1-3. Moim zdaniem to był błąd. Mimo, że potencjalnie był ten żaliwiec, ale nie. Dobre karty mi się trafiły. Ale w sumie... Nie, no chyba chcę tego zniszczyć. Mogę to zagrać może. Nie będę miał kombinacji, to trochę mi szkoda. No okej. Zróbmy tak. Liczę tak naprawdę na to, że dostanę coś, co mi da plus do obrażeń zaklęć i zagram zamieć. Ale być może powinienem już zagrać kolejnego drugiego stronnika. Robi się niebezpiecznie. Powiem wam tyle. Ale mam najlepsze stopnie! Poproszczkę, a drugą dostanie z rany! Czy ja jestem w stanie dojść do zamieci? Oto jest pytanie. Dobry. No wow, podwójnie! Dobra, chyba przegraliśmy. Przegraliśmy bez dwóch zdań. Nie ma szans, żebym się z tego wykaraskał. Nie ma szans. Najmniejszych. Każdy się boi swojej paranoi. To za mało. Dobry stronnik, przeponury klient. No cóż, krótki odcinek, ale nie szkodzi. Nagram kolejny, gdzie będę tworzył talię od początku. Bo tu bardziej mi chodziło o to, żeby się podzielić z wami moim przemyśleniem na temat właśnie tej losowości darów, gdzie moje się nie sprawdziły zupełnie. Gościu, mag, dostał podwójne rzucanie zaklęć, no. Także miał zdecydowanie miał przewagę. Co tu dużo mówić? Zobaczmy. To jest dziwne z tym klikaniem. Ups. Że trzeba to tak przeklikiwać. To jest naprawdę dziwne. Co ciekawe, to zrobiłem grając z magiem, bo dostałem zaklęcie, które dwa demony stali wyciąga. No proszę. Jest na pewno ciekawy ten system progresji, jest dużo do roboty, ale nie wiem do końca, na ile to nie jest wymuszone. I tak samo trochę właśnie na temat tych odkrywania tych zaklęć z innych dodatków. Mam wrażenie, że po prostu te nowe tryby, które oni wprowadzają, są trzy tryby specjalne do Hearthstone'a. To jest troszkę wymyślanie nowych trybów po to, żeby ludzie jakby kupowali stare dodatki, stare karty, nad którymi oni już nie muszą pracować tak naprawdę, bo to już zostało stworzone. A więc też nie do końca jestem przekonany, ale... To, co chciałem powiedzieć, tak nie wiem na ile jest to, że tak powiem, uzasadniony claim, ale troszkę nie ukrywam. Był taki okres, gdzie nie grałem za dużo w nic innego, grałem w Hearthstone'a i grałem w Teamfight Tactics. Teraz, moi drodzy, troszkę będę wywłaszczony. Nie wiem, na ile teraz ta kamerka to wyłapie. O, zniknęło wszystko. Ale, muszę teraz jakoś... Jak ja to... O! Taki efekt specjalny. Czy ktoś już widział, co to jest? Napiszcie mi, co widzicie. Jak będę machał szybko, też nie zadziała. Nie wiem, jak mam to pokazać. O! Tak, no PlayStation kupiłem.
PlayStation kupiłem z myślą o graniu w Spidermana, który jeszcze nie przyszedł pocztą, ale przyszła ta gra. To jest też gra, która jest tylko na PlayStation dostępna i to jest, ja wiem, że to jest trochę takie, może i dziecinne, może i nie, nie wiem, ale mam nadzieję, że będzie fajna. Gra, muszę po prostu to odpakować, wszystko podłączyć i tak dalej. Więc to jest jedna dystrakcja, że tak powiem, od nagrywania. Druga dystrakcja, tudzież rozproszenie, to Assassin's Creed nowy, Valhalla, też sobie pogrywam. Także no, mam sporo rzeczy nagle, tak jak był okres posuchy, tak teraz jest okres nagle dużej liczby różnych ciekawych tytułów i gier do grania, także... Będę się starał mimo wszystko coś wrzucać. Na pewno chcę nagrać odcinek od początku do końca, tylko starć. I spróbować zajść bardzo daleko. Zobaczymy, czy to mi się uda, czy nie. Ten odcinek był bardziej taki filozoficzny, z przemyśleniami na temat tego trybu gry. Dajcie znać, co wy sądzicie na temat tego trybu gry. Jestem niezmiernie ciekawy. Ja czekam trochę na ranking, bo póki co nic nie daje granie w tym trybie poza frajdą. Co może jest dobre, ale wiecie, nawet doświadczenia się chyba nie zdobywa klasowego, co jest, byłem trochę zaskoczony. Jeszcze potwierdzę to, że tak powiem, może w kolejnym odcinku, ale tak mi się wydaje, że się doświadczenie nie zdobywa. Anyways, w każdym razie bądź, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz pod tym filmem, co sądzicie na temat trybu starć i do usłyszenia następnym razem. Pewnie nieco dłuższym odcinku, tak zakładam. Pa, pa.